Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku mam coś dla wszystkich, którzy uwielbiają słodycze. To jest co prawda zestaw z Play-Doh, ale sami tutaj możemy sobie stworzyć pyszne, kremowe ciasteczka. Popatrzcie, tak prezentuje się nasz zestaw już po rozpakowaniu. Jest tu oczywiście olbrzymia fabryka do tworzenia pysznych, kremowych ciasteczek. No ale oczywiście nie tylko kremowych, bo jak widzicie, tutaj jest też wiele dodatkowych wzorów, z których można korzystać, żeby ubarwić i upiększyć nasze ciasteczka. Jest też talerzyk, gdybyśmy chcieli kogoś poczęstować. Po drugiej stronie też są foremki. Mamy dwie tuby z ciastoliną, akurat tutaj jest brązowa i niebieska, ale także jest ciastolina Play-Doh Plus w kolorze białym. Zobaczcie, ja tu już sobie właściwie uzupełniłam wszystkie brakujące elementy, bo jak dobrze wiecie, każdy taki zestaw trzeba samemu złożyć. Tu nie było wiele do składania, jest tutaj narzędzie do robienia pysznej polewy, to jest bardzo proste, wkładamy je po prostu tutaj, robimy polewę. Tu mamy miejsce na ciasteczka, możemy robić kolorowe kształty. No i tworzyć własne formy. Z tej strony mam jeszcze piękną półeczkę, gdzie mogę już przygotować gotowe ciastko. Na początek zrobię pyszne ciasteczka czekoladowe. Jak wiecie, trzeba zacząć od fantastycznego wafelka. No to uwaga, zaczynamy! Ciastolina już jest wyjęta, układam ją teraz ładnie już na miejscu i słuchajcie, spróbuję stworzyć pierwsze ciasteczko, pierwszy właściwie taki kształt. Mocno muszę przycisnąć tą dźwignię. Teraz podnoszę ją do góry. Wow! I zdaje się, że pyszne ciasteczko już nam powstało. Zobaczcie, jest w kształcie takiego kwiatuszka. Wokół naszej podstawy od maszyny do tworzenia kremowych ciasteczek mamy też wiele kształtów do wykorzystania. Możemy je sobie zrobić jako posypkę, czy też inne dodatkowe dekoracje. Spójrzcie, tutaj jest nawet ciasteczkowy chłopiec, jest też właściwie takie chyba owoce tutaj są zrobione, mamy też liście, serduszka, nawet są winogrona, jest bardzo dużo takich kształtów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To popatrzcie, czas przygotować pierwszą ozdobę, ja sobie wybrałam akurat serduszko, o zobaczcie jakie wyszło śliczne. Czas ozdobić pierwsze ciasteczko. Zobaczcie, będzie właśnie z takimi niebieskimi serduszkami, żeby nie było tylko i wyłącznie czekoladowe. To teraz pierwsze ciasteczko możemy już umieścić na półeczce, aby czekało na pierwszą chętną osobę, która go posmakuje. To uwaga, zaczynamy tworzyć kolejne ciastko. Zobaczcie, ułożyłam już czekoladowy spód. Teraz tylko zrobimy piękną formę z niego. Dobra, super, forma przygotowana. Ale teraz, skoro są to kremowe ciasteczka, no to brakuje mi jeszcze pyszny krem, który za chwilkę również zrobię. Dobra, część kremu ułożona, no i zaczynamy. Uwaga, uwaga, zaraz się tu zjawi. Zobaczcie, już widać kremowe nadzienie. Oho, ho, 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 ho. Ale będzie słodziutkie ciasteczko, zobaczcie ile kremu będzie w środku. No pycha, myślę, że jeszcze tak ciutek, o i wystarczy. Tak przygotowane ciasteczko z kremem podnosimy sobie za pomocą tej różowej dźwigni, żeby się nie męczyć z jego wyjęciem. No i zobaczcie, ciastko gotowe. To tak wygląda nasze drugie ciasteczko, tym razem już z pysznym kremem. Tak jak w każdym zestawie, możecie zawsze przygotować coś po swojemu, zwłaszcza jak macie kolejne zestawy z Play-Doh. Tak się składa, że ja akurat mam jeszcze jeden zestaw z Play-Doh, więc po prostu wykorzystam z niego taką specyficzną formę, aby zrobić piękne ciastko o kształcie serduszka. Więc tak jak Wam wspominałam, wzięłam sobie teraz foremkę z innego zestawu z Play-Doh i proszę bardzo, będę miała pierwszą podstawę na kolejne ciastko. Takie duże będzie w kształcie serduszka.
Wybrałam sobie jeszcze kolejny kolor ciastoliny, aby nasze ciasteczko było bardziej kolorowe. Myślę, że tyle już mi wystarczy i zrobię kolejny kształt. Duże serduszko już mam, brakuje mi jeszcze trochę mniejsze. Oho, widzicie? Ale śliczne wyszło. Mini ciasteczko już przygotowałam, tu jest to moje serduszko. Już tutaj nie skorzystam z foremki, bo chciałam właśnie, żeby miało kształt serca. Ale za to dodam odrobinę pysznej polewy. Dobra, właściwie kremu mojego. Na samym środku serduszka będzie jeszcze krem śmietanowy. I tak przygotowane ciastko mogę podać na talerzyku. Zobaczcie, jakie piękne, wygląda naprawdę smakowicie. To czas na następne ciasteczko. Tym razem potrzebuję trochę mniej tej ciastoliny, więc może być nawet takie grubsze. Użyję sobie foremki w kształcie gwiazdki. Takiej malutkiej. Oho! I proszę, ciasteczko gotowe. To czas udekorować ciasteczko gwiazdeczkami, które mamy tutaj na podstawce. I ozdobię sobie teraz moje ciasteczko w kształcie gwiazdeczki. Takimi malutkimi gwiazdeczkami. Oho! I zrobione! A tak prezentują się wszystkie wykonane dzisiaj przeze mnie ciasteczka. W tym odcinku przygotowałam dla Was pyszne słodkości. Są to głównie ciasteczka. Cały zestaw nazywa się kremowe ciasteczka. Ja z kremowych ciasteczek przygotowałam tutaj zwłaszcza te dwa. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Zrobiłam też dwa takie własne. Troszkę inaczej je sobie wymyśliłam, ale również użyłam tutaj pysznego kremu czy też ozdób właśnie z podstawy całej naszej maszyny do produkcji ciasteczek. W komentarzu napiszcie mi, które ciasteczko najbardziej Wam się spodobało. Zostawcie kciuki w górę, jeśli lubicie jeść ciasteczka. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!